Okej, okay, cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Sam Bankman-Fried nie przyznaje się do federalnych zarzutów oszustwa w Nowym Jorku w sprawie niewypłacalności FTX-u. Proces jego rozpocznie się dopiero 2 października. Mnie to przypomina sprawę Berniego Madoffa, który również oszukał swoich inwestorów na miliardy dolarów, tworząc po prostu piramidę finansową. Sam Bankman-Fried natomiast nie stworzył typowej piramidy finansowej, jak się okazuje, ale naszym zdaniem po prostu stworzył coś, z czego wyjmował sobie pieniądze swoich klientów i tymi pieniędzmi obracał. Oczywiście obracać mu się nie udało. Natomiast Szwajcaria, Lugano w Szwajcarii właśnie opublikowało pełną listę sprzedawców akceptujących Bitcoina. Zobaczcie, jest ich naprawdę dużo. Możesz kupić kawę, zapłacić za jedzenie, hotel i tak dalej, właśnie w Lugano w Szwajcarii. Świetna informacja dla Bitcoina długoterminowo, niech ta akceptacja, adopcja postępuje. Natomiast Solana w tym tygodniu zyskała plus 40% do Bitcoina, a jest to po naszej predykcji 5 dni temu. Zwróćcie uwagę, predykcja była w tym punkcie. Predykcja była po tym, jak Vitalik Buterin, twórca ETH, zatweetował na temat deweloperów Solany, że są jego zdaniem obiecujący. Solana wzrosła nawet 40% w stosunku do Bitcoina. Obecnie jest na 30% wzroście. Nasza predykcja była właśnie gdzieś na te poziomy, czyli maksymalnie realnie do 46%. Jeszcze będziemy obserwować token SOL, czy tutaj jakieś wzrosty się pojawią. Niemniej jednak pamiętajcie, na ten moment ryzyko już jest bardzo, bardzo wysokie. Staramy się co do zasady zawsze kupować na spadkach, na strachu przede wszystkim i na dobrych informacjach zaraz po tym strachu. W związku z tym spadek, bardzo duża panika i czekamy na dobrą informację i dopiero wtedy staramy się obstawiać wzrosty. No i zwróćcie uwagę, Solana miała właśnie takie paniczne wyprzedaże kilkukrotnie w przeszłości. Niemniej jednak to nie znaczy, że Solana teraz będzie tylko rosła, ponieważ to jest token, który może przed sobą mieć świetlaną przyszłość, ale niekoniecznie. To nie jest jeszcze przesądzone, w związku z tym też tutaj nie staramy się obstawiać dłużej niż na tydzień, dwa tygodnie do przodu w tym wypadku. Podobnie w wypadku BNB, zwróćcie uwagę, po informacji ze współpracy z BMW na ten moment wzrost rzędu 4% już w stosunku do Bitcoina, to jednak zaznaczam, BNB nadal moim zdaniem jest bardzo wysoko, jest przewartościowane w stosunku właśnie do Bitcoina i z tego względu trzymanie go przez najbliższe kilka miesięcy może moim zdaniem być nieco ryzykowne. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Każdy podejmuje decyzję samodzielnie. Dajcie znać, kto zagrał pod Solanę, kto zagrał pod BNB, ale oczywiście pamiętajcie, to były wasze decyzje, nawet jeżeli zarobiliście. No i tak jak mogliście też zarobić na CBR, czyli tak zwanym pompie detektorze pomp, zarobiliście na nim. Mateusz zamknął pięknego ląda, otworzył shorta, szybki zysk w dwie strony, napisał kocham was. Kamil napisał, że właśnie zauważył to wybicie i sprzedał również na górce. A co zauważyliście? Zauważyliście to, że pump detector, CBR, wybił takie wysokie poziomy. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo duże zakupy w tym konkretnym punkcie pojawiły się na giełdzie Binance w stosunku do giełdy Coinbase. Jeżeli mamy dużo kupujących na Binance, czyli inwestorów detalicznych, inwestorów indywidualnych, którzy kupują na Binance w bardzo dużym szale zakupowym, przeważnie są to dobre momenty do tego, żeby tego Bitcoina lokalnie wysoko sprzedać. Jeżeli to się pokrywa z lokalną pompą Bitcoina, to znaczy jeżeli Bitcoin jest delikatnie wyżej w cenie, to są bardzo fajne momenty do tego, żeby właśnie sprzedać go prawdopodobnie po dobrej cenie, po wysokiej cenie. No i w związku z tym niektórym z was to się udało. Na ten moment to jeszcze musicie śledzić ręcznie. Natomiast Max Data App, zespół IT, przypomnę, że pracuje nad tym, żeby użytkownicy mieli dostęp do takich alertów programowalnych przez siebie w sposób automatyczny. W związku z tym bądźcie koniecznie na Max Data App, wejdźcie koniecznie jako użytkownicy i tutaj się zarejestrujcie, z tego względu, że już za kilka tygodni prawdopodobnie te funkcje zespół IT udostępni. Natomiast rezerwy Bitcoina, sprawdźmy jeszcze, czy tutaj są
jakieś dynamiczne wzrosty i widzimy fluktuacje. Fluktuacje mam na myśli takie ruchy rezerw Bitcoina, które nie wpływają znacznie na tę cenę. Co prawda widzimy czasami odreagowania, widzimy spadki tej rezerwy Bitcoinów, widzimy wzrost rezerwy Bitcoinów, ale takie sytuacje, na które czekamy, to czekamy na takie sytuacje, jak była przed upadkiem FTX-u, gdzie wzrost rezerwy Bitcoina był rzędu 2-3%. W związku z tym tego typu małe wzrosty rezerwy Bitcoina, takie jakie mamy na chwilę obecną, również mogą być niebezpieczne dla ceny, natomiast one przeważnie są motywowane przez mniejszych inwestorów, aniżeli przez takich jednych, pojedynczych, dużych inwestorów, którzy są tę cenę w stanie zbić na dal. Jeżeli zatem mamy mniejszych inwestorów, którzy przelewają te bitcoiny na giełdy, ten price action z naszego doświadczenia dużo inaczej wygląda. Ta cena przez jakiś czas jeszcze jest w stanie rosnąć i w momencie pojawienia się takiego punktu, w którym analiza techniczna sugerowałaby, że ta cena powinna odreagować, dopiero wtedy ta cena zaczyna właśnie odreagowywać. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Max Data App. Sprawdźmy jeszcze zakładkę newsy i wejdźmy na język polski. ApeCoin, piszą o ApeCoinie, piszą o Solanie, piszą o Chicago. Piszą również generalnie bardzo dużo takich ogólnych newsów dzisiaj jest, także dzisiaj bardzo, bardzo konkretnie. Sędzia upadłościowy Celsjusza jest właścicielem kryptowalut. Coinbase płaci 100 milionów dolarów ugody. Najnowsza współpraca LG Electronics ma na celu wprowadzenie platform Metaverse do telewizorów? Wow, super. LG i Metaverse w telewizorach, genialne. LG współpracuje z Orbitem. Okej, fantastycznie. Polygon, coś o Polygonie piszą. Okej. I na ten moment to by było na tyle. Przypomnę jeszcze, że jakiś czas temu właśnie USDT i USDC na blockchainie Solana zostało zawieszone z Binance, z OKX i z Bybitu. Depozyty zostały zawieszone właśnie na tej sieci tych stablecoinów. W związku z tym to też nie jest dobra informacja dla Solany w takim dłuższym terminie na ten moment. To też zdawajmy sobie z tego sprawę. Japonia zezwala na notowanie USDT, USDC i innych stablecoinów. Okej. I na ten moment to by było na tyle. Bądźcie z nami na Telegramie, ponieważ na Telegramie robimy regularne live streamy na temat sytuacji rynkowej, wydarzeń. I dołączcie do Max Data App. Na ten moment to wszystko. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech hossa będzie z nami. Cześć.